gdy przeczytałam z objawienia Jana tą właśnie myśl, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć, gdzie zawsze zastanawiałam się, co takiego jest niezwykłego w tym słowie świadectwa. Dla wszystkich jest oczywiste, dlaczego zwycięstwo jest przez krew Jezusa, prawda? Każdy chrześcijanin doskonale wie, czym jest krew Jezusa. To jest Boża łaska, to jest Boża moc, to jest Boża miłość, Boża dobroć, oczyszczająca każdego, kto zechce ją przyjąć. Nieważne, jakie są winy, nieważne, jakie są grzechy, nieważne, jaka jest przeszłość, nieważny jest rodowód naleciałości, dziedzictwo grzechu, nie ma żadnego znaczenia. Bóg potrafi każdą z tych rzeczy oczyścić, usunąć z naszego życia. Każdą. Jego krew może to zrobić. Ale słowo naszego świadectwa? Co to jest? Czasami mówimy różne słowa, prawda? Opowiadamy różne rzeczy, niektóre rzeczy się wstydzimy, niektóre rzeczy wspominamy rzewnie. Czym jest słowo świadectwa? Dlaczego ono jest czymś, co jakby, gdy czytamy ten 12 rozdział, widzimy, że to jest jakby jądro tego oręża Bożego w nas. Krew jest należy do Jezusa i ona jest rozdawana przez Jezusa każdemu, ktokolwiek chce ją przyjąć. Ale czy my złożymy słowo świadectwa, czy nie, to zależy od nas. To jest nasz wkład. Co my możemy zrobić w czasie tego ostatniego boju? Tego boju życia tak naprawdę, bo jest napisane, że bo nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Słuchajcie, wojna pomiędzy wyborem życia i śmierci skupia się na krwi Jezusa i na słowie świadectwa. W Ewangelii Jana, którą niektórzy bardzo lubią, jest opisany Jezus jako ten, który jest i człowiekiem, i Bogiem jednocześnie. W żadnej Ewangelii nie znajdziemy tak wiele odniesień do Jego bóstwa, do Jego natury, jak w Ewangelii Jana. To jest ta Ewangelia niesamowicie duchowa taka, dotykająca rzeczy nienamacalnych, próbująca słowem opisać to, co jest nie do opisania dla nas. I pamiętacie pierwsze słowa Ewangelii Jana? Pamiętacie? Każdy, kto czyta Pismo Święte, prawda? Te słowa gdzieś nawet w kulturze żyją. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Gdy Jan opisuje naturę Pana Jezusa w swojej Ewangelii, gdy dotyka rzeczy nienamacalnych, rzeczy ulotnych, rzeczy, które przewyższają nasze pojęcie, zaczyna swój cały opis, całą swoją historię, zaczyna od: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Na ten temat powstało mnóstwo kazań, mnóstwo analiz odnośnie bóstwa Jezusa, zależności z Ojcem i tak dalej. Ale gdyby popatrzeć na to, że jest tam Słowo, dlaczego jest Słowo? Dlaczego akurat Słowem jest nazwany? Dlaczego Słowem? Dlaczego nie miłością? Dlaczego nie sprawiedliwością? Dlaczego nie dobrocią? Dlaczego Słowem? Na samym początku, jeszcze nie było nic wcześniej. Pan Bóg mówi nie, że była miłość, nie, że była dobroć, było Słowo. Gdy to czytam, wiecie, widzę Boga, który przedstawia się człowiekowi. W Ewangelii Bóg się przedstawia człowiekowi i mówi do mnie dokładnie tak. Zobacz, Beata. Ja jestem miłością, to prawda, ale to, czym chcę, żebyś jako pierwsze o mnie wiedziała,
to ja jestem Słowem. Ja moją, może niekoniecznie jestem Słowem, ale absolutnie nieodłączną częścią, wielką częścią mnie, wielką częścią istoty mojej jest Słowo. Jest, wszyscy poloniści będą szczęśliwi, jest komunikacja. Bo Słowo to jest coś, co jedna osoba wypowiada, a druga słyszy. Czy to wystarcza? Nie, prawda? To nie wystarcza. Jedna osoba mówi, a druga słyszy i rozumie lub nie. I wierzy lub nie. Gdy Bóg przedstawia siebie jako kogoś, kto na początku przedstawia się jako Słowo. Na początku było Słowo. Bóg do mnie osobiście powiedział, zanim cokolwiek powstało, ja miałem plan. Ja miałem pomysł. I w mojej głowie, to nie był tak jak w waszej głowie pomysł, sobie rozrysujecie, prawda, jakieś działania. Ja widziałem już wszystko, co będzie się działo. Ja widziałem całą historię świata. Ja wiedziałam każdą osobę. Ale widziałem to wszystko jako Słowo. Na drodze komunikacji. Ja pragnę i to, co jest moją istotą, ja chcę w jakiś sposób, żebyście mnie odbierali. To jestem ja komunikujący się z wami skutecznie. Rozumiecie? Bóg objawia nam siebie. Bóg przedstawia się jako Słowo, które On nam przekazuje, przez które działa, które stworzyło wszystko, w którym jakby zawiera się w ogóle życie, istota życia. Bóg mówi, ja jestem otwarty dla ciebie. Ja opowiadam ci o sobie wszystko. Ponieważ Słowo to jest coś, co już jest objawione. Ja mogę teraz tutaj sobie stać, opowiadać wam o sobie wszystko. Czy to będzie prawda? Do zweryfikowania, prawda? Ale poznacie mnie, jeśli przez moje słowo poznajecie mnie tylko tyle, na ile ja wam opowiem. A potem musisz dołożyć inne rzeczy. Ale my Boga nie możemy dotknąć. My Boga nie możemy sprawdzić, czy on mówi prawdę. Dopiero w życiu gdzieś wychodzi, czy spełnia swoje obietnice, prawda? Czy ma rację w proroctwach, czy w ogóle jest mądry, czy nie jest mądry, czy dobrze poukładał, czy nie. My próbujemy to weryfikować. Ale Bóg na samym początku mówi, ja jestem tym, co ja mówię. We mnie nie ma żadnego zaćmienia, inny autor listu z Pisma Świętego mówi. Jestem dla was zupełnie przejrzysty i ja tego pragnę. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Chcę, abyście przyjęli wszystko, co mówię, bo tam wyraża się moja istota. I nie tylko, żebyście to usłyszeli. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Kochane moje dzieci, cokolwiek wam mówię, objawia to prawdę o mnie. To jest wszystko, co ja chcę, żebyście poznali. To jest wszystko to, co pozwoli wam mnie poznać. To jest coś, co jeżeli przyjmiecie, wysłuchacie, przyjmiecie, uwierzycie w to, to jest coś, co sprawia, że wy będziecie żyli. To jest coś, co sprawia, że wy będziecie chodzić w ciemności. Dlaczego? Czy dlatego, że to jest prawda? Czy wystarczy, że to jest prawda? W tym słowie było życie, a życie było światłością ludzi. Życie i Bóg istnieje w słowie, które On mówi. Nie jest po to, żebyśmy Go oceniali, ale żebyśmy Go przyjęli i doświadczyli. Jakby Bóg
Lingwiści pewnie mnie tu będą poprawiać w wielu miejscach, bo ja się kompletnie na tym nie znam. Ja to mówię jako człowiek doświadczający słowa, który coś mówi. Jeszcze czasami w życiu rozmawiam z kimś i no na przykład to, co wspomniał Zbyszek w czasie zebrania zborowego. Ja sobie kompletnie tych słów nie przypominam. Nawet sobie pomyślałam, ja w życiu coś takiego nie powiedziałam, może innymi słowami, ale jak rozmawiam z wieloma ludźmi, to widzę, jak często ludzie źle mnie rozumieją. Ja nie chcę powiedzieć tego, co oni rozumieją. Ja sobie myślę, ja nawet chyba tego nie powiedziałam. Mieliście takie doświadczenie? Kiedy mówiliście coś, a potem się okazywało, że ale o czym ty mówisz? Wiecie, w komunikacji ja mogę mówić do mojego męża jakieś słowo, ale to, co on usłyszy, zależy od niego. Prawda? Zależy od jego doświadczeń, zależy od tego, jak on rozumie niektóre pojęcia, zależy od tego, co on o mnie myśli, zależy od tego, czego on się po mnie spodziewa. Zgadza się? A jak jest z Bogiem? Jak dużo z tego, co on do nas mówi, zależy od tego, czego my się spodziewamy? Jak dużo z tego, co on mówi do nas, jak dużo naszego zrozumienia zależy od tego, jaki mamy zakres pojęć? Może powinniśmy się doszkolić w tym zakresie pojęć? Może powinniśmy zrobić słownik pojęć biblijnych i wtedy będziemy rozumieli wszystko, co Bóg do nas mówi? Może powinniśmy jakiś specjalny kurs komunikacji przejść? Przechodzimy cały czas. Mnie się wydaje, na ile się otworzymy wobec Boga, wtedy może więcej zrozumiemy. Staniemy się autentycznie partnerem do rozmowy. Będzie dialog, jeżeli dwie osoby będą się rozumiały. O, rozumiemy wtedy, jak się otworzymy, wyrzucimy wszystkie problemy, tylko chęć Boże chce się zjednoczyć z Tobą. W Biblii nigdzie nie jest napisane, że mamy do nawrócenia się przejść jakiś specjalny kurs komunikacji. Nigdzie nie jest napisane, że mamy poznać słownik pojęć biblijnych i całą historię Izraela, żeby zrozumieć Boże przesłanie. Nigdzie to nie jest napisane. Bóg mówi, chcesz przyjąć? Naprawdę chcesz? Bóg mówi nawet więcej, że daje ich chcenie. Znaczy, dobroć Boża do upamiętania nas prowadzi, niekoniecznie nasze uczynki. Gdzie Bóg jest Bogiem. Bóg nie jest Beatą, ani Zbyszkiem, ani Darkiem, ani Halinką. Bóg jest Bogiem. On bierze odpowiedzialność za to, co mówi i mu bierze odpowiedzialność za to, jaki to wywoła efekt. Dlatego, że On zna nasze serca. On zna nasze doświadczenia. On zna nasz zakres pojęć. On wie, jak przemówić do każdego, żeby ta druga osoba przyjęła. On wie, czego dotknąć, żeby było dla nas zrozumiałe. Mieliście takie doświadczenia? Kiedy nikt dookoła nie rozumiał, co się dzieje. Nikt nie rozumiał, że do was właśnie Bóg przemówił, ale wy wiedzieliście. Bóg dotyka bardzo głęboko nas w środku. Pod warunkiem, że my się przed Nim nie zamykamy. Pod warunkiem, że my mając świadomość, że to jest Boży głos, czując to, nie mówimy Mu, to jest moje, ty tu nie wchodź. W historii świata miała miejsce taka bardzo obrazowa sytuacja. Po potopie, pamiętacie, prawda, został Noe ze swoimi trzema synami, z synowymi, z żoną. I zaczęła się jakby historia ludzkości w pewnym sensie od nowa, aczkolwiek nie od bezgrzesznego Adama, tylko od grzesznego Noego, ale za to świętego męża Bożego. No i trzech jego synów, których nie każdy był taki święty jak Noe. I biegła sobie historia swoim trybem. I w pierwszej Księdze Mojżeszowej jest opisany moment, kiedy, tu jest, może sobie otworzymy, jeżeli ktoś chce. To jest 11 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie jest już opisane potomkowie synów Noego, jak wyglądali kolejni jego wnukowie, prawnukowie.
troszkę historii minęło, troszkę czasu minęło. I od pierwszego wersetu w 11 rozdziale jest napisane: cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Cała ziemia była, mogła być ze sobą komunikatywna. Wyobraźcie sobie teraz, gdyby ktoś tutaj z takiego śląskiego domu, ale takiego naprawdę śląskiego domu, bez szkoły podstawowej z językiem polskim, literackim, zaczął tutaj do nas mówić, którzy mieszkamy w Zagłębiu i w życiu ze śląskim językiem, ze śląską mową nie mieliśmy nic wspólnego, no myślę, że byśmy bardzo niewiele zrozumieli, może z języka ciała. Zgadza się? Ci, którzy znają obydwie te sposoby komunikacji, zgadza się? A przecież mieszkamy z rzut beretem. Czasami osoby, które doskonale znają język literacki, zgadza się, powiedzą coś tak z dzieciństwa swojego i muszą je wyjaśniać, co powiedzieli. A tam cała ziemia miała jeden język, jedne słowa. Oni się wszyscy rozumieli. Nie było tych wszystkich naleciałości kulturowych, które powodowały, że Ślązaczki wszystkie mają okna pomyte na święta. Ale po co? No bez sensu, nie? Ja tego nie rozumiem. Ślązaczka przychodzi z Zagłębia i moja mama wracała z pracy, pracowała w Katowicach, mieszkała tutaj w Dąbrowie i wracała do Dąbrowy i mówiła mi zawsze, wiesz co, jest taka nienamalowana granica. Tu mieszkają Ślązacy, a tu Zagłębiacy. Przepraszam wszystkich Zagłębiaków, sama jestem Zagłębiaczką. Przekracza się tą granicę i nagle wszystkie okna są brudne. Na Przemszy, tak? To jest ta granica. Moja mama nie przejeżdżała przez Przemsze, bo to jakby nie ta trasa autobusu, ale jest taki moment, kiedy nagle okna przestają być wszystkie czyste. Oczywiście było mnóstwo czystych okien i pewnie były niektóre brudne na śląskiej, w tej śląskiej części, ale generalnie wrażenie jest takie. Ja bardzo często nie mogę pojąć, dlaczego tutaj niektórzy diakoni się upierają, że te okna trzeba mieć bez przerwy, co najlepiej co miesiąc. Przecież zaraz się pobrudzą. Ale to są pewne kulturowe nasze przyzwyczajenia, które lubimy, które kochamy i powodują, że my się czasami nie rozumiemy. Rozumiecie? Wtedy była ziemia zupełnie inna. Tam wszyscy byli Ślązakami. Tam wszyscy mieli czyste okna. Tam wszyscy jedli modrą kapustę i coś tam jeszcze, to co jedzą na Śląsku. Cokolwiek to jest, nie powtórzę, nie umiem. Tam nie było w ogóle takich problemów komunikacji. I co się stało? Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. Mówili jeden do drugiego, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli, nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. Uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Ludzie, którzy mieli porozumienie, naprawdę dobre porozumienie, mieli te same korzenie, mieli to samo kulturowe dziedzictwo, stwierdzili, my się umocnimy, my się jeszcze bardziej zewrzemy ze sobą, my zbudujemy sobie miasto, budujemy sobie wieżę, która spowoduje, że będziemy nierozerwalni, będziemy jednością, wychwycimy się tak jak taki potężny sznur, nic nam nie będzie straszne. Wszystko będzie do podbicia. Cała reszta świata będzie przed nami klękała. Pewnie niewiele tam było tej reszty świata, ale coś tam było. Wiedzieli, że się będą rozwijać. Wiedzieli, że będzie coraz więcej ludzi. Cała ziemia do podbicia. To tak jak, wiecie, na Dzikim Zachodzie wpada się do Indian. Indianie są do rezerwatów, a my tu mamy naszą ziemię obiecaną. Zdobywamy wszystko, to wszystko jest nasze. Tutaj ludzie postanowili razem zbudować sobie potęgę, siłę i moc. Gdy jest mowa o potomkach Noego, jest właśnie mowa o tym, który wpadł na ten pomysł, albo może nadzorował te budowy, może był szefem w tym momencie. 10 rozdział, 8 werset już mówi, Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi, tym pierwszym władcą, ten, który postanowił, że ja będę panować. Był on dzielnym myśliwym przed Panem, dlatego mówi się dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod, a początkiem jego królestwa był Babilon i te inne miasta. Wtedy zrodził się pomysł, będziemy panować.
I gdy zrodził się pomysł, że będziemy panować, będziemy razem ze sobą zjednoczeni, piąty werset 11 rozdziału mówi: wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieże, które budowali ludzie. I rzekł Pan: oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. Już z tego widać, że to, co planowali, to, co chcieli, nie miało nic wspólnego z Bożym planem. Nic. Bo Bóg nie występuje przeciwko swojemu słowu. Bóg nie planuje, a potem mówi: zmieniamy to. Bóg nie planuje, że będziecie, cała ziemia będzie pełna poznania Pana, a potem mówi: nie, zmieniłem zdanie, tutaj ja sobie zrobię jedno miasto, a wy nie będziecie wiedzieć, a cała reszta nie będzie poznawała Pana. Nie. Ci, którzy się razem zgromadzili, ci, którzy mieli jeden plan, to był plan wbrew Panu Bogu, buntowniczy wobec Pana Boga. Chcieli zniszczyć Boże dzieło. I Pan Bóg powiedział bardzo ciekawą rzecz. Oto jeden lud, wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek i działa. Ta umowa była dopiero początkiem. Teraz już nic dla nich nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Wiecie, jaka jest potęga w komunikacji skutecznej, w skutecznej jedności, nawet w złym, nawet bez Bożego błogosławieństwa? Jaka wielka moc jest w słowie, które jest wypowiadane we właściwy sposób, czy raczej, które precyzyjnie wypowiada to, co się chce przekazać, które jest zrozumiałe dla słuchacza i ten słuchacz to przyjmuje i też rozumie. Ta dwustronna komunikacja, niekoniecznie muszą dwie strony mówić. Czasami jedna strona mówi, a druga po prostu się zgadza, czy nie protestuje. W jej głowie jest zgoda. To jest niesamowita siła. I diabeł chciał to wykorzystać ku złemu. Diabeł chciał to wykorzystać ku złemu. Ku złemu to może działać. I wtedy Pan Bóg, jest napisane, rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. W książce Patriarchowie i Prorocy bardzo fajnie jest to opisane. To jest takie ciekawe spojrzenie, bo dla nas to jest takie, wiecie, ogólnikowe, ale posłuchajcie. Ponieważ wieża osiągnęła zawrotną wysokość, robotnicy będący na górze, musiała osiągnąć zawrotną wysokość, miała sięgnąć do nieba. Robotnicy będący na górze nie mogli się bezpośrednio porozumiewać z ludźmi pracującymi na dolnych piętrach. Wobec tego na wszystkich piętrach konstrukcji ustawiono ludzi w ten sposób, żeby mogli przyjmować i przekazywać otrzymane pouczenia co do dalszej budowy oraz doręczać potrzebny materiał. Prawda? Taki trochę głuchy telefon z jednej strony, a z drugiej strony podaj cegłę. Gdy podawali sobie kolejne polecenia, języki tych ludzi zostały pomieszane, materiały otrzymywali ci, którzy ich nie potrzebowali, a rozkazy były rozumiane mylnie. Powstało nieopisane zamieszanie. Ludzi ogarnął strach, cała robota ustała, nie mogło być mowy o dalszej harmonijnej współpracy. Budowniczowie nie byli w stanie zorientować się w dziwnym nieporozumieniu, zrzucali winę na siebie nawzajem, ich jedność znalazła rozwiązanie w bójce i przelewie krwi. Doświadczymy tego na co dzień, Na meczach piłkarskich to można doświadczać. Czasami ktoś niewłaściwie się odezwie i dostanie, prawda? I w tym kontekście widzicie, jak niesamowicie jest ważna komunikacja skuteczna, dwustronna. Ona w Bożych rękach i w Bożym Duchu jest czymś, co powoduje zharmonizowanie się z Bogiem, z Jego planem, zharmonizowanie się z Jego osobą, z Jego charakterem, przyjęcie Jego wartości. Skuteczna komunikacja, jak była Jezusa z Ojcem, to jest coś, co Bóg chce nam dać. Dlatego się przedstawia na samym początku: Bogiem było Słowo. Ja w ten sposób chcę z wami się komunikować. A teraz między nami, przy budowie wieży Babel, ludzie się komunikowali w podobny sposób. Rozumieli się nawzajem. Wiedzieli, jak do siebie rozmawiać. Brali pod uwagę, kim są inni. Ale kiedy ustało Boże błogosławieństwo, kiedy ustało takie Boże
ta Boża łagodność, którą Bóg chroni ludzi, albo inaczej, którą daje Bóg ludziom do serca, bo to, że ktoś jest łagodny, dobry, to nie dlatego, że on po prostu taki jest i taki się urodził. To jest Boży wpływ na tego człowieka. Jeżeli jakieś dziecko małe jest grzeczne i miłe i łagodne, to nie znaczy, że ono po prostu jest takie cudowne i trzeba mu pomnik postawić, a to, które jest niegrzeczne, to po prostu jest paskudne i trzeba go zamknąć w ciemnicy. Nic podobnego. Bóg po prostu ma pewne naczynia, takie i takie, i czegoś chce nas nauczyć i przez jednego, i przez drugiego dzieciaczka. I to dziecko, każde dziecko też ma swoją drogę wzrostu. Więc to, że była zgoda, to też był efekt Bożego błogosławieństwa, że Jego Duch jednak działał, powodując pewną łagodność i otwarcie na drugiego człowieka. Ale w pewnym momencie Bóg wstępuje i mówi, koniec tego. Nie może tak być, bo wykorzystują to ku złemu. I nagle przestają się ludzie rozumieć. Zaczynają przekręcać polecenia. Zaczynają nie rozumieć przesłań w ogóle, nie rozumieć swojego planu, ale o co ci chodziło w ogóle? Zaczyna się pojawiać złość, wściekłość, agresja, zemsta. A ty jesteś taki, a w ogóle odczep się, a w ogóle spadaj, ty się tu nie nadajesz. Codzienność nasza? Prawda? Ostatnia teraz części. Brak Bożego Ducha, który będzie powodował otwarcie. Wiecie, Bóg chce nas nauczyć czegoś niezwykłego. Chce nas nauczyć mówić do drugiego, ale chce nas nauczyć mówić do drugiego nie jeśli chodzi o samą czynność mówienia, ale no nasze nastawienie umysłu. Bóg, przedstawiając siebie jako kogoś, u kogo komunikacja, chęć komunikacji, skutecznej komunikacji, porozumienia z drugim jest absolutnie nieodzowną częścią osobowości. Mówi, ja chcę, żebyś ty był na moje podobieństwo. Chcę, żeby twoją nieintegralną częścią twojej osobowości było chęć skomunikowania się z drugim, skutecznego skomunikowania. Człowiek, który idzie za tym głosem Bożym, zaczynają się mu w głowie otwierać różne dziwne drzwi. Bo wiecie, czasami to jest tak, że my po prostu mamy coś do powiedzenia i my chcemy powiedzieć i koniec. I my to musimy powiedzieć, bo ja tak czuję, bo ja chcę i ty powinieneś to wiedzieć. Ale Bóg mówi, nie, nie, nie. Ty mów tak, żeby ten drugi człowiek usłyszał. Ty patrz na tego drugiego człowieka. Ty chciej komunikacji z tym drugim człowiekiem, zrozumienia, nie powiedzenia swojego. I to mnie nie obchodzi, co tam robisz. Nie, to jest twój problem, ja ci powiedziałem. Zatroszcz się o tą komunikację. Poszukaj nici porozumienia. Idź za tą nicią, buduj to. Na tym powinno ci zależeć, bo to jest dobre, bo w tym jest życie. Inaczej będziesz chodził w ciemności. Bo człowiek, który jest sam i nie porozumiewa się z drugim, chodzi w ciemności. W liście do Kolosan apostoł Paweł mówi właśnie o troszkę na ten temat, chociaż w taki specyficzny sposób, jak to Paweł. Czwarty rozdział listu do Kolosan, szósty werset. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Potężne wyzwanie dla człowieka, jeżeli chce to zrobić o własnych siłach i własnymi umiejętnościami, dużo studiów przed nim, psychologicznych, lingwistycznych, warsztatów dużo, a i tak może być różnie, bardzo różnie. Ale Bóg jest Bogiem. I Bóg nie od tej strony do nas podchodzi. Bóg mówi, idź tą drogą. Popatrz, ja jestem kimś, kto pragnie porozumienia, zrozumienia. Ja jestem otwarty, ja objawiam wszystko, cokolwiek planuję. Nic nie skrywam. Ja chcę, żeby była jasna sytuacja. I ty możesz tak samo. Ty możesz nie zakładać masek na nabożeństwie. Możesz być sobą. I wiecie, najlepsze jest to, że najprawdopodobniej nikt nam w to nie uwierzy, bo każdy się spodziewa, że się zakłada maski. Zgadza się? Nikt nam w to nie uwierzy, a przynajmniej nieliczni uwierzą. Ale to nie szkodzi, to nie ma znaczenia, czy nam uwierzą, czy nie. Ważne, żebyśmy nadal byli autentyczni i żebyśmy chcieli z nimi porozumienia.
żebyśmy chcieli nawiązać taką nić między nami, która potem się będzie zamieniać w taki sznur, taki nie do zerwania. I tak myślę, czy nie dlatego Bóg mówi właśnie w objawieniu, że zwyciężyli przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Ponieważ tuż przed tym wersetem w liście do Kolosan, czyli 5 wersecie, apostoł Paweł mówi tak, z tymi, którzy do nas nie należą, czyli z tym, którzy nie znają jeszcze Boga, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą. Do tych, którzy do nas nie należą, mamy wyciągać i otwierać nasze serca tak jak do braci. Mamy być z nimi tak samo przejrzyści, uczciwi i szczerzy jak z braćmi. Boicie się? Zależnie od doświadczeń. Niektórzy, którzy już to próbują, przestali się bać. A ci, którzy jeszcze nie do końca próbują, nie mają odwagi, boją się nadal. Tak mamy. A Bóg nas ośmiela. Spróbuj. Spróbuj. Ja taki jestem. Ja będę wszędzie, gdziekolwiek ty będziesz chciał otworzyć swoje serce i być dobry, kochający dla drugiego. Ja tam jestem. Tam jest życie. Ja jestem tam razem z tobą. Nie bój się. Nie wstydź się. Nie myśl o sobie. Myśl o komunikacji między wami. Myśl o tym, co między wami może się pojawić. Nie jest trudno wyjść z wielkimi hasłami i krzyczeć na ludzi. Można to zrobić. Jak się odpowiednio tak człowiek dowartościuje, wzmocni, czasami z tłumem to tak jest. Można dać mu taką fajne hasło, szczególnie z odpowiednimi grupami ludzi. Dobre się hasło da, dobrze dobierze do grupy ludzi, nie ma sprawy, pod sztandarami wszyscy maszerują, nie? Jednością są i w ogóle no, bojówki tak czasami latają. Z tym nie ma problemu. Ale tak, żeby to było naprawdę chęć porozumienia z drugą osobą, chęć dotarcia do serca, dotarcia do umysłu, chęć w innej sytuacji, na przykład na nabożeństwa, chęć zaświadczenia o Bogu, powiedzenia tak, Bóg jest prawdziwy, Bóg jest wierny, bo w moim życiu On naprawdę zadziałał. Ciekawe jest to, że w pewnym momencie, bo u każdego to jest w innym momencie życia. Czasami jest wcześniej, jak ktoś jest bardziej odważny, bardziej otwarty, ekstrawertyczny powiedzmy, a niektórzy są introwertykami, bardziej są zamknięci, nieśmiali, może różnie jest. U tych ludzi jest troszkę później, muszą pewne rzeczy dojrzeć, doświadczyć powolutku bardzo. Ale każdy chrześcijanin staje w pewnym momencie w sytuacji, kiedy czuje, że może spróbować. I ja proponuję, spróbujmy wtedy. Odważmy się, bo Bóg wtedy jest z nami. Bo Bóg wtedy otwiera nam drogę. Bo Bóg wtedy otwiera nam drogę nie tylko do drugiego człowieka. Bóg wtedy otwiera nasze zamknięte serce. Bo my, jeżeli nie chcemy z drugą osobą rozmawiać, wstydzimy się, to tak naprawdę to my mamy zamknięte serca. I Bóg mówi, spróbuj otworzyć się. Szczególnie przed osobą, może niekoniecznie szczególnie, ale szczególnie to widać wobec osób, które do nas nie należą. Kiedy jest taki duży kontrast, kiedy druga osoba jest, wiecie, taka bardzo zamknięta, bo tacy byliśmy kiedyś, wszyscy. I my to znamy, my wiemy jak to jest, wiemy jak trudno jest się otworzyć, wiemy jak dużo dobroci, ciepła potrzeba, żeby ktoś zaufał. Bo tacy byliśmy, Bóg do nas przyszedł nie tak łatwo, nie tak od razu się powiedziało, amen, Boże, tak, lecę za Tobą. Albo jak się powiedział, to się zaraz wróciło. To nie jest takie proste, my wiemy. I dlatego z naszej strony może być zrozumienie większe. I dlatego z naszej strony jest ta moc, jest ten oręż Boży, słowo świadectwa swojego, które zmienia nie tylko tych ludzi, ich życie, ich spojrzenie, ale zmienia nas. Ta otwartość Boża, ta Boża przejrzystość, która będzie w nas, jest potężnym orężem. To jest oręż na czas przed przyjściem Pana Jezusa. Gdy my będziemy żyli, albo nie, różnie może być, ale nawet każdy z nas w swoim życiu będzie miał taką ostatnią walkę, ten taki ostatni okres decydujący, kiedy każdy z nas będzie w tym stanie. Tak, otwieram swoje serce. Tak, składam świadectwo.
i poczuję całą pełnię światłości i życia w sobie. Apostoł, przepraszam bardzo, Pan Jezus do apostołów, w Ewangelii Jana są zapisane słowa, które powiedział w czasie tak zwanej arcykapłańskiej modlitwy. 17 rozdział Ewangelii Jana. Trzynasty, czternasty werset. Ale teraz do Ciebie idę, bo tuż przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa. I mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Słowa Pana Jezusa, wezwanie Jego do otwarcia serc jest po to, żebyśmy mieli w sobie Jezusa radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. To nie dlatego ludzie nas nienawidzą czasami, gdy świadczymy o Bogu, bo są źli albo jakieś inne powody, ale dlatego, że nie poznali Boga. Żyją na cielesny sposób, myślą na cielesny sposób, tak jak my myśleliśmy. Tak jak my żyliśmy. Tak jak czasami do tej pory niektórym z nas zdarza się żyć i myśleć. Czasami zdarza nam się być zamkniętym na drugiego, kłócić się z drugim, upierać się przy swoim, a dokuczać, a zemścić się, a tak, no niech sobie nie myśli, nie? Że jest lepszy. Zdarza nam się. Zdarza się. Ale to jest stara natura. To jest światowe życie, bezbożne. A Bóg mówi, zdarzyło ci się, ja to zakryję. Ale otwieram przed Tobą nową drogę. Teraz jest dzień zbawienia. Teraz przyjmij moją ofertę. Wycofaj się, gdy zauważyłeś. Zauważyłaś, bo to do mnie Pan Bóg często mówi. Bo ja w mówieniu czasami jestem szybka. I wiem, jak to jest trudno. I wiem, jak trudno jest w ferworze dyskusji, rozmów powiedzieć, masz rację, przepraszam. Wiem, jak trudno. Nie tak często niestety zdarza mi się to zrobić. A na końcu powiedziałeś, czytałeś to, że mam używać soli. I dlatego Pan Jezus mówi, gdy mówicie z kimkolwiek, pamiętajcie, niech mowa wasza będzie zaprawiona solą. Niech w tym, co mówi, żebyście zawsze pamiętali albo mieli w głowie, mieli w sercu moje przymierze z wami. Moje wybaczenie wobec was, moje wybaczenie wobec całego świata, wobec tych ludzi, z którymi rozmawiacie. Wtedy będzie znacznie łatwiej to dostrzec. Wtedy będzie znacznie łatwiej uchwycić tego Bożego Ducha, bo się rozpozna ten Jego głos, ten cichy, delikatny, kiedy czasami w ferworze właśnie świadczenia, mówienia stwierdzamy i widzimy, i nagle widzimy człowieka, który jest zagubiony. Bóg nam pokazuje, ten człowiek jest zagubiony, wyhamuj, nie dobijaj. Albo zobaczymy człowieka, który jest wystraszony, nie strasz go bardziej. Zdarzało wam się tak w życiu? To bardzo często przy dzieciach wychodzi. Kiedy rodzic się zdenerwuje na dziecko, ja taką sytuację, ja do tej pory pamiętam, była taka sytuacja w moim życiu raz, bo ja jestem bardzo impulsywna i tak dosyć głośno mówię, teraz może mniej, ale kiedyś to było bardzo intensywnie, bardzo impulsywnie. Jak dzieci były małe, to pamiętam taką sytuację, kiedy się zdenerwowałam i tak krzyknęłam na dziecko. Ale dlaczego? Już nie pamiętam słów, ale generalnie pamiętam ten mój głos taki pewien złości i widziałam, jak dziecko zrobiło coś takiego. Ja po prostu siadłam i do tej pory po prostu łzy w oczach, moje dziecko się mnie boi. To było prawie 30 lat temu. To chyba każdy ma takie doświadczenia jako rodzic. Ale wiecie, Bóg, ja myślę, że On mi daje w pamięci to na świeżo, właśnie dlatego, żebym pamiętała, jak słowa są narzędziem potężnym. Nie tylko same słowa, intonacja, mowa ciała,
nasze emocje, które z tym idą, nasze myśli, które z tym idą. Jaka to jest wielka broń. Broń ku dobremu, gdy jest w rękach Bożych, gdy jest podporządkowana Bożemu Duchowi. Niesie pokój i zgodę. Ktoś może to odrzucić. Może, ma prawo. Nie ma problemu. I z naszej strony nie będzie problemu, damy mu do tego prawo. Ale może być też właśnie w rękach złego, tak jak przy budowaniu wieży Babel. Czy mogę skończyć takie słowo? Mogę, czy już? Nie. Trzyma się do klamy. Bo ja to słucham, to inaczej rozumiem. Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon. Na niczym się nie potkną. Gdy nasze serce jest umiejscowione w Bogu, gdy mamy w pamięci Boży zakon, Boże prawo, gdy mamy w pamięci Boży charakter, a nigdy, przenigdy to się nie stanie, jeżeli będziemy powtarzać tylko charakter i prawo. To się nie stanie. To stanie się literą. Ale gdy będziemy doświadczać Boga w naszym życiu, gdy będziemy się uczyć z Bogiem otwierać serce, będziemy doświadczać tego, kim jest Bóg, że Bogiem jest, Bóg jest słowem, które jest komunikatywne. Bóg jest w łączności. Bóg działa w tej łączności. I jakimś cudem ktoś, kto jest osobą, kto jest stworzycielem, kto jest, przerasta wszystko, on działa w taki subtelny sposób, taki nienamacalny. Mógłby zrobić tutaj wielką rewolucję, ustanowić nowe prawa, nowe zasady. Mógłby po prostu z zewnątrz zbudować, mógłby tam zejść na tą wieżę Babel i sam rozwalić wszystko. Mógłby zabrać im w ogóle cegły. Ale on tego nie zrobił. On działa na poziomie tutaj naszym. Tutaj działa. I tu potrzebuje otwarcia, tu potrzebuje otwarcia. Tego, żeby go chcieć zrozumieć, żeby go chcieć wysłuchać. I to jest dla nas strasznie ważne dzisiaj, bo to jest oręż, którym będzie walczył szatan tuż przed przyjściem Pana Jezusa w ostatecznym zwiedzeniu. I to jest oręż w rękach Pana Boga, który będzie walczył prawdziwym słowem. I to jest oręż w naszych rękach, żeby tak naprawdę zwyciężyć przez krew baranka i słowo świadectwa swojego. Komunikacja, otwarcie się, chęć komunikacji, otwarcie swojego życia dla innych. To są wielkie hasła, które często nie mają, nad którymi rzadko się zastanawiamy i często nie mają jakiegoś konkretnego kształtu. Ale warto się nad tym zastanowić, na czym to polega. Warto się przyjrzeć, kiedy z kimś mamy dobrą komunikację i na czym to polega. Co to jest? Kiedy z Panem Bogiem mamy dobrą komunikację? Kiedy Pan Bóg do nas mówi i Go słyszymy. Nie musi mówić tak, żeby dźwięki były, prawda, decybelami mierzone. Rozpoznawać to, uczyć się tego, szukać tego, to jest kluczowe, to będzie kluczowe. Nikt nas nie przeprowadzi przez próby, jak tylko Bóg, z którym mamy komunikację, skuteczną komunikację. Nie jako przedmiot komunikacji, ale jako ktoś, kto przyjmuje aktywnie i kto staje się transparentny dla innych. Kogo serce jest otwarte? Pokój pełny tacy mają. I mają radość Jezusa w pełni. I zwyciężają przez krew Jezusa i przez słowo świadectwa. I z całego serca życzę tego wam, a może mi bardziej, bo mi jest bardziej potrzebne. Niech Bóg nas wszystkich prowadzi. Bóg jest wierny i wypełni swoją obietnicę. Amen.